Kurde, jakoś nie wchodzą. No te pompki są trudne, jakoś nie mogę do końca ich wycisnąć. Oh. Ja żartuję. Udaję. Zrobię pompkę pyk, pyk, pyk. Mam mało miejsca w tym jednym pokoju. Zrobię sobie 10 pecyków. Dziesięć pompeczek. No zmęczają się, no nie mam dobrej kondycji. Przewietrz pokój, no właśnie wietrze. Będzie u mnie zaraz mega zimno. Wiesz, jakbyś miał wyjść? Nie, luzik. Jak dzisiaj wyglądam? Wydaje mi się, że całkiem przystojnie. Tak skromnym zdaniem. Ile masz procent gry Stalkera? Nie mam bladego pojęcia. Nie, po prostu nie wiem, ile przeszedłem. Myślisz, że sporo ci zostało? No myślę, że tak. Dużo jeszcze nie zrobiłem. Pamiętaj o tych modach do Stalkera? Remek? Może... Nie instalowywuj może tego Stalkera 2 z kompa, bo powychodziły już fajne mody, które balansują, utrudniają gierkę, jest lepsza dużo. AI, NPC-tów. Ale ty chcesz, nie? Czy się przekonać? Ta gra jest syfem. No nie szokujmy się, ta gra jest turbo syfem. NPC-ty gadają jedną kwestię. Misje poboczne są chujowe. Znaczki są chujowe. Rozwalam skrzynię, znajduję chleb. Idę szukać broni, która ma wyższy procent jakby mojej, bo generalnie ulepszenie kosztuje 10 tysięcy tych bliku no, no bliku właśnie, monet. Jest mod, który zmniejsza te ceny i też naprawia te wszystkie repaire. No i fajnie, ale gry nie naprawi. No mnie bo też... To jest jakby... Też, no... To jest mała rzecz, a denerwuje, więc jak zjebali to... No... W sensie, oni przenieśli Stalkera 1, który miał moim zdaniem 2,7 trochę chuja mechaniki. Mhm. No mnie w sumie też... Na 2,24, które... To nie powinno to być miejsca moim zdaniem. No mnie na przykład irytuje, że ja eksploruję kilka wiosek i wychodzę z 40 butelkami wódki, z 50 chlebami i 40 apteczkami. Tak. Tak, a broni podniesiesz, bo nie masz na to miejsca. I tak samo masz dwa typy ammo, człowieku. Jeden na to, drugi na jakiegoś potwora i to jest tyle, człowiek. No w gamie anomalii miałeś chyba 3 albo 4 rodzaje ammo do jednej broni. O kurde, ja jestem nowym w tą Archangela. Grę. Co Archangela okay, mógłbyś stomować? Mam grać Firefly, tylko Kogmawa, i jaki jeszcze perk grać? Jednego snipera grasz, Kogmawa będzie drugim. Watchera grasz? Watchera. Ty 4 Watcherów grasz. Boostowany? No nie wiem, no. D380 LP. Najwięcej chyba. Jestem takim, jestem nob diamentem. Trochę smutek. Mam w tej grze 30 tysięcy godzin pewnie już. I siedzę w jakimś D4. Żebym ja bym był dobry w LoLu, bym musiał mieć coaching, tak jak, nie wiem, czy oglądaliście taki film Wanted. Co chłop oduczał typa złych nawyków. I jak źle powiedział, chyba w ryj 5, aż się nauczył. Ja bym potrzebował radykalnej terapii lolowej, żebym ja był lepszy w tą grę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty lecisz ten challenge Anivion za te 15 koła, czy jakoś tak? Tak, za milion złotych. Nie, ale serio pytam, bo coś tam mówiłeś, że jak będziesz grał coś tam Anivion, to zostaniesz sporo siana. No i ja gram po prostu z tego, z pasji dla Anivion teraz. Nie no, serio pytam. No serio, co ci mówię? Jak z pasji. No z pasji do ptaka. Taku. Nie, ale serio, bo ty miałeś jakąś ofertę od widza za Anivion, nie? Coś mówiłeś. No tak. I to co to było? 15 koła i grasz cały rok Anivion? Co? Jak to się dzieje, że ty przeinaczasz takie rzeczy? No bo nie pamiętam, dlatego pytam. Ale nie chcesz powiedzieć. Ale co ty chcesz wiedzieć, człowieku? Co ty chcesz wiedzieć? To jest challenge od Frogena, kurwa. Napisał do mnie na Twitterze,
że chcę sobie pograć Anivium. Ja powiedziałem spoko. Ale pojebane, że stakowałeś D4. Tak mam być 4. No nie wiem, jakbym zaczął konto z MMR-em D4, to bym na pewno wbił coś wyżej, nie? No. Ja bym widzowie defend w piłkę ręczną i w siatkówkę, a w piłkę nożną zawsze nie brali ostatniego. Ogólnie mnie w gimnazjum w podstawówce zawsze dupa bolała, bo byłem, bo 70% czasu... brak respektu. 70% czasu graliśmy zazwyczaj w piłkę nożną i w gimnazjum i w podstawówce. Byłem tak tragiczny w piłkę, że nikt mnie nie chciał brać. Zawsze na koniec byłem, nie? I pomimo, że byłem też niezły w siatę, to się i tak mnie nie brali. Pierwszego nawet w połowie mnie nie brali nawet na siatkówkę, pomimo, że już w siatę byłem niezły. I mnie to wkurzało. A w gimnazjum mnie wkurzało zawsze to, że wszyscy żulili, wszyscy. Piłka nożna, proszę trenerzy, dzisiaj piłka. A ja piłki tak nie lubiłem. Mogę się wyleczyć na tym wave'ie, mam dwa lifesteal itemy. Może wybejtuję tego Shaco. Nie wiem. Dostałem Ignite'a, strollowałem sobie. Ale czemu ty z taką przewagą po tę dwójkę nie idziesz? Wiesz co, no nie wiem. Nie wiem, jak ja z nim tu przegrałem, to znaczy... Nie, to jest niesamowite. Mechanicznie zjebałem, ale... Nie wiem, jakim cudem on tyle obrażeń wycisnął z Triforcem samym. Dobrze, zamówię sobie obiadek. Powoli już. Dobra, zamawiam jedzenie. Dzisiaj na koszt widza będzie, jak wam to nie przeszkadza. Dzisiaj wystawiacie. Ty... Drwal? No, catering, no właśnie... Tylko jakoś leniwie się zabieram, żeby znowu go zamówić. Nie! Powiem wam, widzowie, że... Czuję się... Nie ma kilka, ma tylko expa z tego. Strasznym drewnem się czuję, nie wiem czemu. Więc Bruce'a się przyjemnie gra, bo... Nawet jak ci nie idzie... I coś się mega pierdala... To koniec końców wiesz, że k***o przegra po prostu... 1v1... na fiorę Wladimirem. Jesteś szczęśliwy. Nie no, Belvet mi spalia Ignite'a, ja po prostu słabo zagrałem. A jak się zapowiadasz na TPE? Tak, no najlepsza gra na świecie, nie ma lepszej. Czyli twoje PE jest jak dla mnie raścik. A, weź nie obrażaj PE, człowieku. No dla mnie raścik jest zajebisty. Raz, równa się skamują na kasę. Ludzi. Jak skamują? Dają gówno, dodają nic. Ale... Ruscy robią tę grę, więc nie wspieram. A człowieku, PE 2, nie? Grinding Gear Games, człowieku. Kumasz to? Kupujesz rasta i masz update'y co miesiąc, za które nic nie płacisz. Co mi to obchodzi? To jest gra od Rosji. Wspierasz rosyjskie ruchy na świecie. Okej. Okay. No tak, no okej, okay, nie? Wypowiadasz imię Rosji, reklamując ją. Wspierasz akcję w Donbasie. Ta gra akurat jest z UK. Widzisz, na Dimwyskon jest to twoja ulubiona gierka. A, no to co mi Rafa wyzywasz? To wygląda jak gruska gierka.